Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo, przyznaję, że jestem trochę zdziwiony treścią wystąpienia pana ministra na posiedzeniu plenarnym, nieco odmienną od treści wystąpienia na Komisji do Spraw Unii Europejskiej z dzisiejszego poranka, bo właściwie pan minister wystąpił jako ambasador Węgier przed polskim Sejmem. Pan mówił o osiągnięciach prezydencji węgierskiej, o polityce Węgrów w tym czasie, a punkt, który rozpatrujemy, to jest informacja o pracach Polski w Unii Europejskiej w pierwszej połowie 2011 roku. Na ten temat zgoła nie usłyszeliśmy niczego. Druga uwaga, że te co półroczne sprawozdania z pracy Polski w pracach Unii Europejskiej w kolejnym półroczu powinny być chyba jednak rozpatrywane no nie później niż 3-4 tygodnie po zakończeniu tego półrocza. Dokument, który otrzymaliśmy, ma datę 21 listopada, więc został opracowany już ponad 5 miesięcy po zakończeniu tego półrocza, o którym dzisiaj mówimy. Postulat na przyszłość jest taki, żeby jednak taki dokument opracowywać szybciej i żebyśmy mogli te półrocza kwitować czy oceniać zaraz po ich zakończeniu. Dzisiaj to już jest właściwie taki czas, że my bardziej się zastanawiamy nad bilansem prezydencji polskiej, a przychodzi nam rozmawiać o bilansie prezydencji węgierskiej. No i ta uwaga, która też padła dzisiaj rano na komisji z ust mojego kolegi Krzysztofa Szczerskiego, że może warto by było strukturę tego dokumentu przekształcić w taki sposób, żeby jednak w związku z tytułem tego dokumentu, żeby jednak wylistować jakieś główne zadania, które Polska sobie stawiała w tym półroczu, i potem ocenić, co się udało, co się nie udało i w ten sposób dyskutować o polityce polskiej w Unii Europejskiej w konkretnym półroczu. Jeśli chodzi już o konkretne problemy, które są zawarte w tym dokumencie, to do niektórych chciałbym się odnieść, oczywiście do wszystkich nie sposób. Jak wiadomo, w Unii Europejskiej mówi się od lat, że Unia Europejska cierpi na tak zwany deficyt demokracji. Zaradzić temu miała między innymi idea obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej i ona się właśnie sfinalizowała w czasie prezydencji węgierskiej. Milion obywateli Unii ma prawo zmusić Parlament Europejski do pracy nad jakąś ustawą obywatelską, jeśli się tylu obywateli Unii Europejskiej podpisze pod jakimś projektem. Jednak warunki szczegółowe, które zawarto w rozporządzeniu, które ma umożliwiać tę inicjatywę obywatelską, utrudniają użycie tego instrumentu i szkoda, bo podpisy muszą być zbierane co najmniej 1/3 krajów Unii Europejskiej, a więc to oznacza, że co najmniej w 7 krajach. No wychodzenie z inicjatywą ustawodawczą i zbieranie w co najmniej 7 krajach to jest prawie uniemożliwienie tej inicjatywy ustawodawczej i to bardzo utrudnia wejście w życie tego pomysłu. A my postulowaliśmy, bo pamiętam te dyskusje w naszej Komisji do Spraw Unii Europejskiej, żeby Polska postulowała, żeby to zmniejszyć do na przykład 3 krajów. To by było łatwiejsze, prawda? Pytanie jest takie, czy Polska w ogóle o to walczyła, bo sprawa się dopięła czy dokonała w czasie prezydencji węgierskiej i warto to pytanie postawić. Kolejna sprawa, jak wiadomo, priorytetem węgierskim była solidarność energetyczna Unii Europejskiej i w związku z tym powstał dokument strategiczny Energia 2020 i w nim przyjęto zasadę konkurencyjności przedsiębiorstw w dostępie do infrastruktury gazowej. I należy w związku z tym postawić pytanie, jak to się ma do prób oddania przez Polskę kontroli nad gazociągami w Polsce Gazpromowi w ramach umowy wieloletniej o dostawie gazu do Polski, tej umowy, o której tak duża dyskusja była w Polsce, którą prowadził wicepremier polskiego rządu, także nawet Komisja Europejska musiała w tej sprawie interweniować. I przy okazji takie pytanie, no bo jednak mówimy pół roku już po zakończeniu tej prezydencji węgierskiej i pewne rzeczy ulegają aktualizacji. Czy jednak Unia Europejska nie ustąpi w tej sprawie Rosji, zwłaszcza po ostatnim spotkaniu w Moskwie pana Barroso i pana Rompuya z Miedwiediewem, gdzie Rosja zadeklarowała ratowanie strefy euro w wysokości 20 miliardów euro. Jak sądzę, nie robią tego bezwarunkowo, a na tej kontroli nad gazociągami również na terenie państw Unii Europejskiej bardzo Rosji zależy. Pytanie, czy coś na ten temat wiemy. Kolejna sprawa, którą poruszył pan minister i pani posłanka sprawozdawczyni, Fukushima, tragedia w elektrowni atomowej w Fukushimie, to miało bardzo poważne konsekwencje
dla debaty o przyszłości energetyki atomowej w Europie w ogóle. Jak wiadomo, Niemcy i częściowo Włochy postanowiły wygasać swoje elektrownie, ale Francja przeciwnie, nadal je rozwijać. I w związku z tym pytanie, jak na tym tle ma wyglądać polski plan budowy pierwszej elektrowni jądrowej. Tutaj się dowiadujemy z ostatnich informacji, że właśnie pomóc nam ma w budowie tej elektrowni jądrowej technologia francuska albo amerykańsko-japońska. Tutaj rywalizacja o to będzie. I jak Polska reaguje na budowę w pobliżu naszych granic nowych elektrowni w państwach spoza Unii Europejskiej, w rosyjskim Okręgu Królewieckim i na Białorusi? I czy Unia Europejska w ogóle jako całość, jako struktura, jako sojusz międzynarodowy ma jakąś opinię na ten temat, wspólną opinię na ten temat co do przyszłości energetyki jądrowej w Europie? No i oczywiście tutaj się pojawia problem Niemiec, które postanowiły całkowicie wycofać się z energetyki jądrowej i nastawiać się przede wszystkim na gaz. Gaz wiadomo skąd jest z Rosji. To oznacza jeszcze większe wzajemne uzależnianie się tych dwóch państw, co no, jest dla Polski pewnym kłopotem. Na plus muszę oddać, to pan minister o tym wspomniał nie na przemówieniu, sejmowym, tylko w spotkaniu komisji, że Polska była jedynym krajem, która w czasie prezydencji węgierskiej przeciwstawiła się szaleństwom przyspieszającym osiąganie gospodarki niskoemisyjnej CO2, co jakiś czas pojawia się niestety w dokumentach Unii Europejskiej i wykracza poza już osiągnięte porozumienie. Tam były szalone propozycje dotyczące roku 20, 30, 50. Jak sądzę, było to działanie roztropne polskie i zwłaszcza w świetle fiaska porozumienia globalnego w Durbanie niedawnego, to było też takie działanie, można powiedzieć, wyprzedzające. Przy okazji warto by było usłyszeć, jakie są konsekwencje dla Polski i dla Europy Durbanu, ale oczywiście to na inny czas w polskim parlamencie musimy sobie zaplanować. W sprawie Partnerstwa Wschodniego rysowano ambitne plany zniesienia wiz dla wszystkich 6 krajów objętych Partnerstwem Wschodnim, łącznie z Ukrainą. Nic z tego nie wyszło z różnych powodów, ani w czasie prezydencji Węgier, ani w czasie prezydencji polskiej. Za to bez wiz może podróżować już 1 000 000 Rosjan z Okręgu Królewieckiego na mocy porozumienia podpisanego niedawno w Moskwie. I to jest pewien paradoks. Ci, którzy mają być w Unii Europejskiej, nadal mają problem z wizami, a ci, którzy raczej nigdy w Unii Europejskiej nie będą, z Okręgu Królewieckiego, Rosjanie mogą do Unii Europejskiej, do Polski przyjeżdżać, tym samym do Unii Europejskiej. Mimo wielu rozmów nie doszło też do podpisania umów stowarzyszeniowych z krajami Partnerstwa Wschodniego poza Ukrainą, ale jawią się tutaj problemy z parafowaniem i do końca to pewne nie jest, czy się uda. I nie doszło też do objęcia strefą wolnego handlu tych państw. Ważnym wydarzeniem w czasie prezydencji węgierskiej była oczywiście arabska wiosna. Unia Europejska nie stanęła na wysokości zadania, zwłaszcza w kwestii Libii. Działania jednostronne Francji i Wielkiej Brytanii okazały się niewystarczające. Jak zwykle musiały angażować się Stany Zjednoczone. Moim zdaniem, i to też warto jasno powiedzieć z tej trybuny, Polska popełniła błąd, przyłączając się do takiego dystansu niemieckiego wobec sprawy interwencji libijskiej, łamiąc tym samym natowską solidarność i rezygnując z wpływu na budującą się tam nową rzeczywistość, a jak wiadomo, już w czasie naszej prezydencji historia w Libii się w pewien sposób dopełniła. Polsce nie udało się też przekonać partnerów w Unii Europejskiej, by mimo wydarzeń arabskiej wiosny, która absorbowała uwagę opinii publicznej w Europie, zrównoważyć środki finansowe przeznaczane na te dwie części europejskiej polityki sąsiedztwa, czyli na południową politykę sąsiedztwa i na partnerstwo wschodnie. Zdaje się, że nadal te dysproporcje finansowe między polityką południową a wschodnią są 3:1. W dokumencie mówi się też o zjawisku tak zwanego zmęczenia rozszerzeniem w Unii Europejskiej. Udało się z Chorwacją i bardzo dobrze, ale należy stawiać ciągle pytanie, co dalej? Co dalej? Chyba trzeba sobie jasno i twardo powiedzieć wreszcie prawdę, że co do Turcji, to dajmy sobie spokój, bo nigdy nie będzie po prostu konsensusu europejskiego w tej sprawie, ale kraje Bałkanów Zachodnich, Islandia, to są kraje, które w Unii Europejskiej znaleźć się jak najszybciej powinny. I tutaj ani w czasie prezydencji węgierskiej, ani w czasie prezydencji polskiej w tej sprawie nie wydarzyło się zbyt wiele. O pakcie Euro Plus już mówiliśmy na posiedzeniu komisji. Nadal podtrzymuję opinię, że była to pochopna decyzja Polska, żeby w ten pakt wchodzić. I pytanie stawiam tylko takie,
Jak właściwie dzisiaj wygląda pakt Euro Plus w świetle decyzji Rady Europejskiej sprzed 2 tygodni? Czy on w ogóle jest jeszcze żywy? Czy już jest zastępowany przez to, co zaraz ma być propozycją w ramach tak zwanej umowy międzyrządowej? Podsumowując, powiem tyle, że porównanie też polityki węgierskiej, europejskiej i polityki polskiej polega między innymi też na tym, że Węgrzy nie płyną w głównym nurcie i nie trzymają się tej doktryny płynięcia w głównym nurcie, czyli nie wsłuchują się w pomysły polityczne, które pojawiają się w Europie, które rodzą się w Berlinie i w Paryżu, a my nadal taką politykę kontynuujemy. Warto by było jednak pójść wzorem węgierskim w tej sprawie. Dziękuję bardzo.